Puchal zauważa, że Jaman i Zejer wydają się być coraz bliżej siebie, mijając Yusufa, i jest z tego powodu wściekły. Zuhal podpowiada Iqbal, że wszystko wróciło do normy, gdy Jaman i Zejer spędzają czas razem z Yusufem. Iqbal gorzko upomina Zuhal, przypominając jej, że mała jest chora. Pyta ją, czy ma serce z kamienia, skoro w takiej chwili myśli o swoim dobrym samopoczuciu z Jamanem. Iqbal zapewnia Zuhal, że dopóki Jaman nie dowie się, że dokumenty są sfałszowane, nigdy więcej nie pozwoli Zejerowi się do siebie zbliżyć. W tym momencie obie siostry ponownie otrzymują telefon od mężczyzny, który je szantażuje. Iqbal planuje go oszukać, namawiając go do oddania pieniędzy, ale jej ludzie go łapią i odbierają pieniądze. Wieczorem Jaman ponownie natrafia na krople krwi Yusufa i jest zdruzgotany, gdy mówi Cender, że niszczy go sama myśl o utracie siostrzeńca. Jaman pyta Cendera, jak znalazł siłę, by działać dalej po śmierci syna. Mężczyzna mówi Jaman, że to on uratował go z otchłani. Cender zapewnia Jamana, że Yusuf poradzi sobie z chorobą, ponieważ jest wojownikiem. Zaznacza, że teraz maluch potrzebuje wsparcia zarówno jego, jak i Zejer. Jaman opowiada Cender, że obserwowanie, jak Zejer opiekuje się ich siostrzeńcem, przekonuje ją, że oddałaby życie za Yusufa. Jaman zastanawia się, jak Zejer mógł mieć samolubne cele. Jest zdezorientowany i nie wie, czy w rzeczywistości jest dobra, czy zła. Bora wpada na komisariat i ostrzega Firata, aby nie wtrącał się w jego związek z Neslią. Twierdzi, że jest jego przyjaciółką. Firat postanawia wystawić Borę Neslią. Aby to zrobić, zaczyna zbierać dowody z pomocą Ibrahima. Tymczasem Adalet zauważa SMS-a Bory do Neslią i zdaje sobie sprawę, że są razem. Starsza kobieta jest zdecydowana spotkać się z Bora i porozmawiać z nim. Cender próbuje powstrzymać dotkniętą Adalet, ale ona jest nieugięta. Rano Jaman budzi się i stwierdza, że Zejer nie ma w pokoju. Wychodzi na taras i widzi ciotkę Yusufa kopiącą dziurę w ogrodzie. Jaman udaje się do Zejer i pomaga jej zasadzić drzewo cytrynowe. Zejer pragnie, aby to drzewo rosło wraz z Yusufem, a Jaman obiecuje jej, że będą je razem uprawiać. Wszyscy w rezydencji zbierają się, aby pożegnać Yusufa. Mały chłopiec wkrótce trafi do szpitala. Jaman, Zejer i Yusuf docierają do szpitala, gdzie zostaje przyjęty i umieszczony chłopczyk. Jaman i Zejer pytają lekarza, który z nich może zostać dawcą Yusufa, a ona odpowiada, że ma dla nich złe wieści. Lekarz informuje, że żadne z nich nie może zostać dawcą Yusufa.